Bramkarz uderzony butelką, nowa kosa na scenie kibicowskiej. Apeluję do kibiców gości, pozostańcie spokojnie w swoim sektorze. Fenomenalna Krakowia i Jagiellonia. Czy trener Lecha wprost mówiący o tym, że z taką kadrą to nie, z taką kadrą ciężko będzie o mistrza? Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Między innymi te tematy poruszymy już oficjalnie w pierwszym odcinku Przeglądu Ligi Polskiej, programie poświęconym newsom i wydarzeniom dyskusyjnym w polskiej piłce i to nie tylko w Ekstraklasie. Więc drogi widzu, jeśli interesujesz się naszymi rodzimymi rozgrywkami, a nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, zachęcam cię, żebyś w tym momencie to zmienił, klikając czerwony przycisk tam na dole, bo wiem, że wiele osób ogląda filmy, a niestety także wiele z tych osób nie subskrybuje kanału, więc teraz dobra pora, by to zmienić, a my przechodzimy do meritum. Kajtejan w wywiadzie udzielonym Weszło skomentował, że nie czuje, żeby Ekstraklasa była trudna. Na podstawie meczów, w których do tej pory wystąpił, mówi nawet, że mógłby grać w każdym klubie w Polsce. Tego stwierdzenia nie popierają kibice, którzy wypominają Holendrowi, że tak naprawdę gra w najgorszej drużynie w lidze, a sam jako napastnik zdobył jedynie 3 bramki. Jakby okej, ciężko nie zgodzić się z takimi głosami, bo bazują na faktach. Z drugiej strony, jak sam piłkarz przyznaje, styl, którym operuje łódzki klub sportowy, niezbyt mu odpowiada, ponieważ sam zawodnik dosyć rzadko dochodzi do sytuacji strzeleckich. A gdy spojrzymy na jego umiejętności dryblingu, zastawiania się czy przeglądu pola, prawdopodobnie mógłby się sprawdzić w lepszych klubach w Ekstraklasie. Mecz z Koroną to potwierdza, Holender był jedną z lepszych postaci swojej drużyny. Jednak czy dałby radę w każdym klubie w naszej lidze? Tutaj akurat śmiem wątpić. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Lech Poznań dosłownie wskoczył na nowego rumaka i będzie szturmem podbijać ligowe boiska w rundzie wiosennej, a przynajmniej tak to wygląda z perspektywy piłkarzy, którzy nie szczędzą szczerych słów w wywiadach skierowanych pod adresem Van den Broma. Gdy za holenderskim szkoleniowcem zamknęły się drzwi, piłkarzom Kolejorza ochoczo otworzyły się usta i w swoich wypowiedziach jasno wskazują na to, co funkcjonowało źle z winy trenera. Wnioski, jakie płyną z wypowiedzi piłkarzy Lecha, są następujące, że Van den Brom nie potrafił wykorzystać potencjału całej drużyny, a także przygotować jej odpowiednio taktycznie, co z kolei źle odbijało się w szatni, a także na samym boisku. Jak stwierdził w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Bartosz Salamon, jest duża zmiana w porównaniu do Johna Van den Broma. Teraz trener Rumak robi wszystko, żeby wycisnąć z nas maksimum. Zmianę będzie widać nie tylko fizycznie, ale również taktycznie. Po części odpowiedzią na zarzut taktyczne było spotkanie z Zagłębiem Lubin, gdzie można było zauważyć pewne już wypracowane schematy. Niby tak banalne, biorąc pod uwagę zachodnie rozgrywki, ale jednocześnie rzadko spotykane u nas płaskie wycofanie piłki przed pole karne, zamiast bezmyślnych wrzutek w pole, które być może trafią do któregoś z napastników, czy także różne warianty stałych fragmentów gry. Ale to też nie tak, że Lech diametralnie zmienił swoje oblicze, na to, jak głosi klasyk, potrzeba czasu. Sam trener Rumak wygłosił po meczu słowa, że z taką kadrą ciężko będzie walczyć o tytuł mistrzowski, nawiązując do szerokości składu. I myślę, że naprawdę wielu trenerów chciałoby mieć takie same problemy kadrowe co Kolejorz. Nie wypominając już tego, że przed sezonem spekulowano o tym, że teraz to już na pewno poznaniacy zdobędą tytuł, kiedy odpadli z europejskich pucharów, ale posiadają tak szeroką kadrę na grę na trzech frontach. Legia wygrywa z Ruchem 1-0 i to bez swojego czołowego zawodnika, który zamienił stołeczny zespół na Besiktas. Wojskowie otrzymali z tytułu transferu 10 milionów euro, co czyni ten Ruch najdroższym transferem wychodzącym w historii Ekstraklasy. I mimo tego, że legioniści stracili ważne ogniwo, kibice wydają się być zadowoleni ze sprzedaży Ernesta Muciego, po którego swoim prywatnym samolotem przyleciał sam prezydent Besiktasu. Dla Turków to również najdroższy transfer w historii, w sensie dla Besiktasu. Tureccy dziennikarze ogłosili, że swój udział w transferze miał mieć prezydent RP Andrzej Duda, który ponoć chwalił Muciego Hasanowi Aratowi, prezydentowi Besiktasu, ale także i przewodniczącemu Komisji Koordynacyjnej Krakowskich Igrzysk podczas zeszłorocznej imprezy. Nie mam pojęcia, jakie koneksje miałby mieć prezydent Polski z Albańczykiem, ale takie wpisy ze strony tureckich dziennikarzy nie powinny być dla wielu osób zaskoczeniem. Swoje oświadczenie w tej sprawie wydała także Legia, która m.in. tłumaczy, że rozumie kreatywność tamtejszych dziennikarzy, ale tym razem fantazja za bardzo ich poniosła.
Cracovia perfekcyjnie wchodzi w nowy rozdział swojej historii. W fotelu prezesa usiadł Mateusz Drusz, który praktycznie od pierwszego dnia zabrał się do mocnej pracy. Przede wszystkim postawił na pracę całego zespołu, której normalnie nie widać. Nawiązuje tym samym do procesu negocjacji czy prezentacji piłkarza wokół określonego wzoru. Świeżo co zakontraktowany gracz Eneo Bitri został przedstawiony w bluzie klubowej, która jest dostępna w klubowym sklepie. Jest to autentycznie bardzo dobry ruch. Wystarczy spojrzeć na wszelkie zdjęcia meczowe większych marek i zauważyć oznaczanie produktów i bezpośrednie przekierowanie kibica do nich. Na pewno innowacyjne rozwiązanie jak na realia merchu w polskim futbolu. Z pracą wiceprezesa i jednocześnie dyrektora sportowego pożegnał się także Stefan Majewski. Panie dyrektorze, panie wiceprezesie, dziękujemy bardzo za te lata spędzone w Cracovii. Mamy nadzieję oczywiście, że do zobaczenia. Efekt nowej miotły zadziałał doskonale i pasy rozgromiły wzmocnione zimą Radomiak 6-0, który jednak od drugiej minuty grał w dziesiątkę. Jednak najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że samo XG Cracovii wynosiło 1,16 bramki. What? Rafał Gikiewicz podpisze kontrakt z Widzewem. Pół żartem, pół serio można stwierdzić, że włodarzom Widzewa zrobiło się ciepło po klęsce ich drużyny z walczącą o tytuł mistrzowski Jagiellonią. Pół serio, bo Widzew naprawdę nie ma jedynki na tę pozycję. Ściągnięty w tym oknie transferowym Iwan Krajcirik nabawił się kontuzji na pierwszym treningu i jego 3-tygodniowa pauza wydłuża się już do ponad miesiąca, a z klubu nie ma żadnych innych informacji. Pół żartem, bo sprawy transferowe z Gikiewiczem na pewno nie zostały załatwione od 17:30 w niedzielę do poniedziałku do około 11:20, czyli od momentu zakończenia meczu z Jagiellonią i do opublikowania wpisu na mediach społecznościowych. W każdym razie ruch ten podzielił kibiców na dwa obozy. Jedni uważają, że do szatni wejdzie prawdziwy charakter, który nie tak dawno był naprawdę solidnym bramkarzem na poziomie Bundesligi. Inni także nawiązują do szatni, ale bardziej do tego, co może z niej wyjść. Biorąc jednak pod uwagę sytuację Widzewiaków, tego typu strażak co Gikiewicz może być naprawdę konkretnym wzmocnieniem. Jagiellonia kontynuuje swoją znakomitą dyspozycję i gładko ogrywa Widzew 3-1. To tyle z kwestii sportowych. Przechodząc do bardziej grzejących tematów. Osoby mniej więcej w moim wieku, a już na pewno starsze, do dzisiaj wspominają zgodę pomiędzy Jagą a Widzewem, która następnie przerodziła się w neutralne stosunki. I te neutralne stosunki przetrwały mniej więcej do 80. minuty meczu. Jak informuje pan Jakub Nadaje, według wielu pod koniec meczu pod zegar dotarła informacja o tym, że z sektora Jagiellonii posypały się bluzgi w kierunku Widzewa. Widzew odpowiedział, a spirala nienawiści nakręcała się z każdą minutą. Niezależnie od tego, co się tego dnia wydarzyło, niezależnie od tego, kto zaczął wrzucać na drugą stronę, jedno jest pewne, ta sytuacja była nieunikniona. A podobno to wszystko przez to, że młodsi kibice z Białegostoku nie pałają sympatią do RTS-u, a ponadto mieli udać się na turniej, gdzie znajdowały się ekipy UKS-u oraz Lecha, czyli obozy znienawidzone przez Widzewiaków. Obie strony wzajemnie przerzucają się oskarżeniami w sprawie tego, kto zaczął tę słowną wojnę. Jaga głosi, że to wy zaczęliście, a Widzew, że to wy. Najśmieszniejsze z punktu widzenia totalnego Janusza jest to, że do 75. minuty obie strony, intonując przyśpiewki o zwycięstwach, zawierali tekst Widzew, Jagę pokonamy, zamiast słynne kurwy. A potem zaczęło się to. Jeszcze raz apeluję do kibiców gości, pozostańcie spokojnie w swoim sektorze. Pogoń wygrywa we Wrocławiu po 26 latach. Zwycięstwo portowców zeszło jednak na dalszy plan po tym, gdy Kożokaru w trakcie meczu zaczął zwijać się z bólu, a wszystko przez to, że jakiś idiota z trybun rzucił butelką. Samo nagranie po części stało się viralem i niektóre kadry wskazują na to, że butelka spadła dobre pół metra od bramkarza, a ten wyczuł sytuację i zwyczajnie symulował. Z drugiej strony niewykluczone, że myląca jest perspektywa lotu i końcowa część przedmiotu faktycznie mogła zahaczyć gracza Pogoni. Faktem natomiast jest, że samo zachowanie kibica było karygodne. Śląsk Wrocław został przez to ukarany przez Komisję Ligi karą finansową w wysokości 50 000 zł. Grupa wyjazdowa Śląska nie będzie mogła udać się na mecz do Poznania, a ponadto do 31 marca musi zostać zamontowana siatka ochronna za bramką, co na pewno wpłynie na mniejszy komfort oglądania meczu z tej trybuny. Pretensje mogą być tylko jednak do jednej osoby. Stal pokonuje Puszczę 2-1, Ruch przegrywa 0-1 z Legią, Cracovia deklasuje Radomiak 6-0, Piast przegrywa w derbach z Górnikiem 1-3, Lech wygrywa 2-0 za Głębiem, Warta pokonuje Mistrzów Polski 2-1, Widzew zmuszony uznać wyższość Jagi, Śląsk przegrywa 0-1 z Pogonią, a Korona w meczu zamykającym tę kolejkę pokonuje ŁKS 2-1.
Arka Gdynia ma nowego właściciela. Lider tabeli pierwszej ligi oznajmił, że po wielu miesiącach negocjacji będzie nim Marcin Gruchała. Lokalny przedsiębiorca 1 lutego 2024 roku podpisał wstępną umowę kupna-sprzedaży 75% akcji klubu z dotychczasowym właścicielem Michałem Kołakowskim. Wychowanek i były piłkarz nadmorskiego klubu oficjalnie przejmie go w najbliższych tygodniach, ale powoli już zdradza swoje ambitne plany, które ma zamiar sukcesywnie wcielać w życie. Najpierw organizacyjne i finansowe, czyli dokapitalizowanie klubu i stopniową spłatę zadłużenia, które ciągnie się za Arką od wielu lat, a także zrównoważenie budżetu i starania, by pozyskać nowych sponsorów. Główny cel to oczywiście powrót do Ekstraklasy, więc w ciągu paru najbliższych miesięcy będzie można zweryfikować pierwsze działania, decyzje personalne i roszady w klubie. Na pewno z faktu zmiany władz cieszą się sami kibice, bo Gruchała jest w Gdyni postacią szanowaną i mającą poparcie, więc ich stadionowy bojkot z pewnością dobiegł końca i w rundzie wiosennej odwdzięczą się pokaźną frekwencją na meczach Arki. Zachęcam oczywiście do dyskusji, które wydarzenie weekendu czy także poprzedniego tygodnia było dla Was najciekawsze. Nowe osoby do subskrypcji kanału. Dzięki wielkie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie, prawdopodobnie w niedzielę. Zmieniamy trochę ramówkę, ale zobaczycie co i jak. Trzymajcie się i do usłyszenia.